Piłkarze Odry Opole podczas minionego tygodnia przebywali na zgrupowaniu przygotowawczym w kompleksie hotelowo-sportowym w Szamotułach. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć dobrego boiska, na którym panowie w pocie czoła intensywnie trenowali. Czekał tam na nich również basen oraz siłownia. Co ciekawe, podczas jednego z wieczorów zawodnicy Odry zamiast treningu mieli okazję jeszcze bardziej się zintegrować. Rozrywki takie jak paintball czy karaoke pozwoliły im choć na chwilę odpocząć. Dziś tuż przed przyjazdem do Opola drużyna odbyła ostatnią grę kontrolną w Opalenicy. Tam Odra Opole rozegrała sparing z Warsaw FC. Witamy po powrocie ze zgrupowania. Panie trenerze, jakie są odczucia po zgrupowaniu? Moje odczucia są bardzo pozytywne. Praca, którą wykonaliśmy, w pełni została, z tych założenia zostały w pełni zrealizowane i mam nadzieję, że już niedługo będziemy widzieli zespół, który będzie tą pracę przekładał na boisko i na punkty ligowe. No właśnie moje kolejne pytanie, czy udało się w 100% naprawdę zrealizować założenia treningowe na obozie? Jako zespół tak, wiadomo, że indywidualnie jakieś tam drobne urazy się gdzieś tam przytrafiły, ale nie jest to nic poważnego. Natomiast jako zespół wykonaliśmy 100% założonych celów i mam nadzieję, że te kolejne dni, które są przed nami, również będą takie. Super, a sezon coraz bliżej. Czy nowi zawodnicy wkomponowali się w system gry, jaki pan preferuje? Myślę, że tak. No tutaj duże podziękowania dla zarządu i dyrektora sportowego, bo tak naprawdę ci piłkarze byli od samego początku z nami. Te kilka tygodni sprawiło, że już rozumieją, w jaki sposób chcemy grać, ale wiadomo, że to, co dzieje się w okresie przygotowawczym i w tych grach kontrolnych, nie jest tym samym, co w grach o punkty, gdzie jest inna presja, inne napięcia i tutaj tak naprawdę dostaniemy pełną informację, czy tak jest. Super, dziękuję bardzo. Szymon, jak oceniasz atmosferę podczas zgrupowania w Szamotułach? Na pewno atmosfera jest bardzo dobra, bardzo pozytywna przed zbliżającymi się rozrywkami. Na tym obozie było dużo takich sytuacji, gdzie chłopaki też mieli szansę się otworzyć, jak i nowi, jak i ci, co już tutaj dla tej Odry grają dłużej, więc na pewno napawa optymizmem i jest bardzo dobra atmosfera. No właśnie, czy nowi zawodnicy zdążyli się już wkomponować w zespół? No myślę, że tak. Na pewno jeden zawodnik potrzebuje tego czasu trochę więcej, drugi trochę mniej. Ale z każdym dniem, treningiem, meczem na pewno będzie to szło do przodu. Póki co nie możemy narzekać, jest pod tym kątem bardzo dobrze, więc czekamy z niecierpliwieniem na zbliżające się rozgrywki. Jasne. Kibice bardzo liczą na Twoje bramki. Jakie wiążesz nadzieje ze zbliżającym się sezonem? No na pewno bramki dla mnie i jako dla napastnika to są bardzo ważne, więc chciałbym ich strzelać jak najwięcej. Kibice też by pewnie tego chcieli. Będę robił wszystko, żeby te bramki wpadały, ale trzeba pamiętać o tym, że napastnik żyje z podań, więc ta drużyna dla mnie jest wyjątkowo też ważna, ponieważ te podania, które będę dostawał, będę chciał zamieniać w jak największej ilości na bramki i mam nadzieję, że w konsekwencji zawodnicy, kibice, trenerzy i ja będziemy z tego bardzo zadowoleni. Wróciliście z tygodniowego zgrupowania w Szamotułach. Czy można stwierdzić, że zespół jest już gotowy do walki w pierwszoligowych boiskach? Na pewno ten okres przygotowawczy był długi i wykonaliśmy bardzo dużo pracy i miejmy nadzieję, że ta praca, która została wykonana na treningach, przyniesie efekt. Wiadomo, zostały jeszcze do doszlifowania pewne elementy, ale mamy na to półtora tygodnia i miejmy nadzieję, że w meczu z Miedzią Legnica wszystko zafunkcjonuje w 100%. Kibice bardzo liczą na Twoją dobrą grę w środku pola. Jak oceniasz swoją aktualną dyspozycję? Na pewno po tym okresie, który był bardzo ciężki, każdy zawodnik odczuwa pewien dyskomfort, bo praca była naprawdę ciężka, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że czuję się dobrze i w tym pierwszym meczu już pokażę, na co mnie stać. Jesteś bardzo cennym zawodnikiem Odry. Czy po zgrupowaniu uważasz, że obecny skład jest mocniejszy od tego, który występował w poprzednim sezonie? Czy ten skład jest mocniejszy, to się okaże po pierwszych kolejkach ligowych, bo wiadomo, mecze sparingowe nie odzwierciedlają atmosfery ligowego pojedynku, więc pierwsze kolejki zweryfikują, czy ten zespół jest mocny, ale po tym okresie mogę śmiało powiedzieć, że
że ten zespół by bardzo dobrze się przygotował i może być czołową drużyną w tej lidze. Rafał, a ty powiesz o sztabie? Właśnie, i na koniec... Rafałku, powiesz o sztabie szkoleniowym, co? Same superlatywy. Brawo, pierwszy skład. Dziękuję bardzo panowie i życzę oczywiście powodzenia.